Siemanko, dzisiaj tak na krótko, 17 godzina, dopiero jestem w domu. Najpierw weźmiemy samiczkę, moją starą, zaraz. Srebrniaczka samiczka, moja stara. Tomek, to jest ta serka, co mi się nie podoba. O, 19 rok. Jeszcze z tymi zielonymi obrączkami, co? Numerem telefonu. A, nie widać. No dobra, mniejsza o to. I tak, samiczka na 1000%. Nie mam dzisiaj pomocnika. Kładziemy na chwilę na karku, tak? Podnosimy, czekajcie. Pozamykałem okna, żeby nie było przeciągu. No i jak się buja, czy... Dynda jak dzwon, os. Nie wiem, czy dynda, czy wiatr też gołębie robią. Ale nie robi kółek. Dobra, jeszcze raz. Sadzam na to. Czekajcie, żeby... O, o. Robi koła, czy nie robi? O, ta, teraz to robi. Czekajcie. Samemu to... Właśnie, samemu jak się robi, no to tu dotknie gołąb. O, teraz samo się. Te też tu latają, to robią wiatr. Chociaż okna pozamykałem, żeby nie było błędu. Kładziemy jeszcze raz. I kładziemy... I pyk. Tak naprawdę jak ja nie poruszę tą śrubą, to ona się nie rusza. No dobra. Nic nie z tego nie wynika. Zobaczymy sam. Tutaj samczyk. Taki stary wylotek. Od młodych. I tak. Kładziemy. Czekajcie, bo jak się porusza, kładziemy. I do dołu. O, może jeszcze raz na dół. Kładziemy. Kładziemy i do dołu. Nie, to jest pic na wodę. Ta śruba to się rusza przy każdym. O, zobaczcie, bo jak ja tą śrubkę poruszę. Widzicie, jak ją wezmę, żeby nią nie ruszać, to w ogóle, tak jak wczoraj, się nie rusza. Jak ją poruszę, no to oczywiście, że się rusza. Jak ludzie trzymają... Zobaczcie, jak mi jest ciężko. Jak mi jest ciężko, jak to samemu zrobić. A co dopiero, jak jeszcze w jednym ręku trzymasz gołębia, w drugim ręku trzymasz linkę. No i co? Robi koła, czy nic nie robi? Drabinę odstawiłem, bo podobno zakłóca pole magnetyczne. Dobra, i teraz tego koczkodana, co nie wiadomo co jest, biorę mu, kładę na tym. O. Widzicie, jak podniosłem, żeby się nie ruszało? No, obojnia.
No i co, koła kręci czy co? Bo ja nie wiem, z której strony wam nagrać. Nic się nie rusza. Przywiązane. No tak. No tak, no teraz. No widzicie, no jak to jest ciężko. To nie, że ten. O, bo to się rozbuja i to stanie, nie? Nie wiem. To nie jest, że to się rusza, bo nawet jak gołębia nie będzie, to zobaczcie. Nawet na ręku, jak gołębia nie będzie, to jak rozbujam, to się będzie pewnie, że długo ruszało. No widzicie, stanąłem. A śrubka jest kanciata, więc o, trzeba podnieść, żeby się nie ruszało. Czekajcie, czekajcie. O, żeby nie ruszać tym. Widzicie, nic się nie rusza. Nic, zero. Samo z siebie się nie rusza. O, jak tak wezmę i tak. O, nawet teraz na prosto. No to oczywiście, ale tak to po. Jeszcze raz tą samicę dam. Mówię, stara samica. Weźmiemy. Na ile sekund? Na 5, 10. Że śrubka szóstka, że ósemka. O, jak wezmę w pionie. Nic nie rusza się. Żadne koła. Żadne koła się nie robią. O, teraz zobaczcie. O ja, działa. A, dmucham. Zaraz wam ten. Może jakiegoś. No nie wiem, co mam tu złapać. Nie wiem, co wam złapać. Złapę widyma jakiegoś. Dyma samczyka. Tak, dobrze mówię. Tego. Tak, starego samca. No jakie kapcie poobcinane. Zobaczcie, stary samiec. Ono samo się rusza z siebie, położymy. No teraz to ja to rozbujałem, ale ja bym powiedział, że to robi koła teraz. A samiec jest, nie? Czekajcie. O, jak wezmę, ustawię na gołębiu w pionie i podniosę do góry, raczej do dołu gołębia, to się w ogóle nie rusza. Jak wezmę tak i tak, no to się rusza, ale jak wyczuję ten moment, że w pionie, o, położymy delikatnie, to nic się nie ruszy. Z centymetr nad nim trzymam, żeby nie było. Idź na wodę, fotomontaż. Czyli dobrze mi wczoraj pokazało. Dobra, już was nie będę tu męczył. No, może jutro do Zgierza się przejadę. Ile obrączek poszło? 36. A. Matko, co za telefon. No, 36, a tych poszło 7. Dobra. Berliny się pomarnowały, pozadeptywały. Te niektóre, ważne, że mewek jest. Trzymajcie się, jutro dogram coś więcej z gołębi.